Dobrze, moi kochani, pierwsza styczność z grą, to na archiwum live nagrywam też, żeby ludzie wiedzieli. Pierwsza styczność z grą Edengrad, polska gra, super indyk. Podobno miało być lepsze od Wiedźmina. Jak zauważysz postać z wykrzyknikiem nad głową, możesz być pewien, że ma dla ciebie jakieś zadanie. Ua! 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 Imię Bonkol. Nazwisko rodowe. Jakie nazwisko? Wymyślcie mi. Mężczyzna, a kobieta jak jest zrobiona? Pokażcie. A kobiet jeszcze nie ma, rozumiem. Na razie faceci. Dobra, barwa głosu. Atak! Great! Nice job! Kto to nagrywał? You shouldn't dare with me! Dobra, biorę drugą. Atak! To będzie dobre. Bonkol, nazwisko rodowe. Bengal. Bengalowski. Twarz. To robimy. Czekaj. O kurde, ty! Witam was wszystkich gorąco w moim vlogu. No to nieźle. No to taki to jest ty. Ty, jaka interakcja tu jest. Tatuaż. Jaki chcemy tatuaż? Dobra, będę miał taki tatuaż. Popek. Popek monster troszkę. Intensywność tatuaża. No taki troszkę tylko. Rozmiar. O! To. Taki Mike Tyson trochę. Dobra. To jest już fajne. Pozycja. Ty, o, mi oczko puścił. Aha, rozumiem. Dobra, następny krok. Włosy. Nie, no to już mi się podoba, panowie. To jest, kurde, jak Skyrim. Będziemy siedzieć w tym... A broda? To nie jest jak po wybuchu trochę, nie? Gościu. Czuję, że to nie będzie miało znaczenia, co ja tutaj zrobię. Założymy, kurde, jakiś kask z wiadra i pójdziemy w świat. Taki rojo trochę, nie? Rozszarpany. Co ty ma kiełbaski? Dobra, bierzemy, kurde, takiego wariata. Trochę taki Janosik. Dobra. Podobno broda musi być. Jest tu taka jak ma Kamil, CTSG? Kozia brudka? Nie ma takiej koziej brudki. Jest taki, kurde, wykwintny ziom. Dobra, bierzemy następny krok. Ciało, wzrost. To ja taki wysoki chłopak będę. Masa mięśniowa. Dobra, nie przed... Masa tłuszczowa, kurwa. Toście porobili, chłopaki. No to jak tłuszczowa i mięśniowa razem idzie. A czekajcie, jak zrobimy wszystko na najmniejsze? Dobra, no to max, wszystko max. Następny krok. Historia. No, moja historia zaczęła się 2 dni temu. Ale gdzie ja mam to będzie tu coś, będę pisał moją historię postaci w przyszłości? O kurde, jestem. Dobra, mamy to. Dobra. Bardzo duża czułość myszki jest. Musimy, może to się da zmniejszyć? Efekty zaawansowane. Odległość rysowania cieni, jakość terenu, rozgrywka, czułość myszy. No dobra. Tutaj mamy rozwój postaci. Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy. Ty, ja to mogę przesuwać, mówię wam, to jest normalnie na skalę światową, to jest ewenement. Kapitan John Harris. Witamy w strefie militarnej, przyjacielu. Pierwszy raz jesteś tak blisko powierzchni, prawda? Skoro już tu się znalazłeś.
uznałeś, jak mniemam, że czas najwyższy opuścić tą kręcią norę pod nami. Tak jest. Mam nadzieję, że moim drugim domem... Mam nadzieję, że moim drugim domem, kapitanie... Aha, bo on tutaj gadał coś. Nie próbuj się podlizywać, kadecie. Wracając do tematu, zapoznałem się z twoim życiorysem. No, czyli nie było go w ogóle. I ze szkoleniami, jakie odbyłeś. Twoje kwalifikacje wyglądają obiecująco. Wydajesz się być doskonałym kandydatem na najemnika. Pewnie jesteś nieco zdezorientowany w nowym miejscu. Jeśli chcesz o coś zapytać, nie krępuj się. Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej o... Aha, dostałem tutaj. Za moją kamerką to ja będę wam mówił. Dostałem jakieś apteczki, coś tam, coś tam. Kim jesteś? Czy byłeś na powierzchni? Czy możesz mi dać kilka odnośnie przetrwania na powierzchni? Dobra, rady na powierzchni. Oczywiście, moi drodzy. Od tego tu jestem, młodzieńcze. Przede wszystkim musisz mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Świat, który rozprzestiera się zaledwie kilkadziesiąt metrów stąd, jest piękny, ale jednocześnie śmiertelnie niebezpieczny. Zewsząd mogą cię zaatakować dzikie zwierzęta albo grupy bandytów. Na razie. Jestem gotów. Ja już wszystko wiem. Nie wątpię, udaj się do magazynu, znajdź Kozalka. Kozalk ma na ciebie... Dobra. Gdzie znajdę centrum medyczne? Jeszcze jedna rzecz, w zasadzie mała prośba. Doktor Haruko, poproś o porcję znieczulających ziółek dla mnie. A gdzie jest centrum medyczne? Kieruj się cały czas korytarzem prosto. Jak trafić do magazynu? Kieruj się prosto, skręć w prawo, a następnie pierwsza w lewo. Dobra, wszystko wiemy, damy radę. Widok z pierwszej osoby, są nogi. To jest ważne. Widok z pierwszej osoby, moi drodzy, są nogi. Ej, ale co on robi głową? On tak kręci głową. Dobra, idziemy. Czekajcie, jest mapa. Tu oni coś robią. Interakcja, mogę z nimi porozmawiać? Jesteś gotowy? No dobra. Czytaj porządnie, już przeczytałem dobrze. Spokojnie. Przepraszam, czy mogę wyjść? Dobra, udaj się do centrum medycznego. Biegniemy. Szpital. Czy ja już mogę iść mordować? Tam jest wyjście. Zdobądź zioła dla kapitana, to muszę tutaj iść. Na mapie u góry. Klikam M i się nie otwiera mapa. Zgłaszam to jako bug. Kurde, tutaj leżą ludzie. Uk, uk, uk. Ta gra czasami tak ścina, nie wiem. Tak raz na jakiś czas takie ścięcie jest. Nie rozumiem, o co chodzi. Wszyscy moi drodzy tutaj leżą. Myślę, że napis Exit jest zbyt gruby. Ale musi być taki, jakby ktoś nie zauważył. Tutaj są problemy jakieś. Tutorial. Plecak oraz skradanie. Aby wykonać pewne zadania, poprawnie musisz dostać się w pewne miejsca, zostać niezauważonym, aby aktywować typ skradania Z. To jest kobieta, ej. Ty, aleście zrobili tą kobietę. To nieźle, żeście się postarali. Ty, sutka jej było widać. Co wyście zrobili? Wy nie możecie takich rzeczy robić. Chyba zostałem zauważony. Dobra, weź zioło. Odejdź. Trawa została wzięta. Ty, ja jeszcze mam się skradać? Nie. Zdobądź zioła kapitana. To już mamy zioła kapitana. Chyba zostałem... O kurde, ja się przewróciłem! Ała! Patrzcie tą animację fajną. Czekajcie. O, o, to dobre jest. Ej, śliski jaki wariacki. No to niezłe. A do tyłu potrafisz? Nie mówcie, że do tyłu się da. Kurde, nie da się do tyłu. A idąc do tyłu? Nie, nie da się, kurde. A w bok? Nie, nie da się też. Dobra, to do przodu jest tylko. Idziemy tutaj tak. Tu jest coś zamknięte. A, tu jeszcze muszę iść.
udaj się do centrum medycznego, to już tam jestem i porozmawiaj. I mam z nią porozmawiać, dobra, z tą babą. Fajna jesteś, taka lekko w szoku, ci powiem. Jak po premierze Edengradu. Kim jesteś? Nazywam się doktor Haruko, prowadzę centrum medyczne. Mogę spytać o coś jeszcze? Masz tutaj dużo pracy? Dużo pracy chyba kpisz. Haruję dzień i noc, składając do kupy takich jak ty. Złamania, zatrucia, rany cięte, kłute, szarpane. Chcesz usłyszeć więcej? Co powiesz na rany postrzałowe albo amputacje? To wszystko spada mi na głowę 24 godziny. No trochę widać po twarzy. Dobra. Boże, zróbcie jej coś z tą ręką. Nie mogę na to patrzeć. Widzieliście tą dłoń? Jakby taka baba was miała szyć? To już wolę chyba do... żeby mnie jakiś ten... krawiec szył. Jeśli uda się jakimś cudem wyleczyć kogoś z zatrucia po ataku zmutowanego skorpiona, to ten sam delikwent wraca do mnie po 3 dniach. Dobra, słyszałeś kiedyś o syzyfowej pracy? Cholernie niewdzięczna robota. Przepraszam, trochę się uniosłam. Dobra. Czy możesz opatrzyć moje rany? Nie wyglądasz na tyle źle. Dobra. To jeszcze chwila. Przesyła mnie kapitan Harris. Faktycznie wspomniał mi, że kogoś tutaj ma wysłać. Proszę, oto on. Jesteś nowym rekrutem, prawda? Miej się na baczności. Nie mam zamiaru zszywać za kilka dni twojego poharatanego ciała. Pamiętaj, przetrwanie na powierzchni to nie rurki z kremem. Odwiedź mnie później. Chcę omówić z tobą pewną sprawę. Teraz odejdź, mam robotę. Dobrze. Dobra, tutorial, plecak. Otrzymałeś przedmioty, bla 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 i klonka plecaka. Muszę kliknąć. Dobra. Czyli na dole mam, ale można interfejs zwiększyć? Ja bym chętnie to... Powiedzcie, że można. Powiedzcie, że można. Grafika. Odległość obiektu jakoś... Nie, nie można interfejsu zwiększyć. Okej. Dobra, to coś tam będziemy widzieć na dole. Plecak, dwójka chyba, nie. Co ja mam kliknąć? I... Dobra, mamy plecak. Tutaj mamy rzeczy, pancerze, nasze rzeczy, apteczki, bandaże, tabletki. Dobra, lecimy. Teraz K. Nie posiadasz jeszcze odblokowanych przepisów. Czyli wiadomo, o co chodzi. A, i nie działa na oknie rzemiośla... Nie wiem, czy mnie oglądają tam ludzie z tej gry. Chyba tak. Nie działa X na oknie rzemiosła. Naprawcie to, please. Nie działa zamykanie. Dobra, trzeba K naciskać. T. Umiejętności i talenty. No to dobra, to talenty jakieś będziemy mieli, dostępne punkty. Zbieranie nasion. Na razie nie wiem, w co warto iść, bo tutaj zobaczcie, jak jest rozwinięte to wszystko. Dobra. Dobra. Nie wiem, tu jest w pizdu tego, zobaczcie, jest przetrwanie, pierwsza pomoc, leśnictwo, krawiectwo, kowalstwo. Bardzo można rozwinąć postać, to jeszcze w tym momencie nie będziemy się bawić w to. C. Rozwój postaci, moi drodzy. 2 punkty do wydania. Albo w witalność możemy iść, albo w ataki, albo jeszcze siła, zręczność, witalność. To w co idziemy? W zwarciu, a to jest szybkość. To pójdę na pewno w szybkość. Zwiększa prędkość poruszania się o 2%. 10 punktów. To ja będę w szybkość. Naucz się. I pójdziemy prędkość ataku. Albo siła dystans. Bronią dystansową 2 punkty. Na razie nie mamy broni. To idziemy w poruszanie się. Poszedłem. Czyli łącznie 4% rozumiem powinno działać, tak? Dobra. Warto w staminę pójść na start. Dobrze, CTSG, ale ja robię takiego bydlaczka małego. Dobra, co my mamy dalej? P. Organizację, PDA. Otwórz organizację. No dobra. Stwórz organizację, czyli nie można jeszcze. To jest jak klany, rozumiem, tak? Dobra. G. Gestykulacje. O kurde, to będą teraz zabawy. Szykujcie się. Samba.
Samba, o taniec połamaniec. Przebili Reign of Kings, moi drodzy. Przebili. Udało się, a wydawało się, że to się nigdy nie powtórzy. Siedzenie. Ukłon. Ukłon drugi. Dobra. Skrzyżowane ręce. Ręce z tyłu. I mogę chodzić z tymi ręcami. Jakie to dobre! Arma Lakeside. Ludzie, skuli mnie! Dobra, tu mamy gracza jakiegoś. To jest Kamilek. Witaj. A mogę pisać? Witaj, Kamilku. Tutorial komendy. Duel, imię, nazwisko. Party. A. Future is now. Dobra. Dajcie mi się jeszcze pobawić. Coś. Lot dłużej. Myślę, że to jest przyszłość. Jeżeli szukaliście gry z przyszłością, to jest to. To jest zdecydowanie. Poza bohatera. No nie wiecie, że on będzie mógł tak chodzić. Zwycięstwo. Dobra, ja się z nim przywitam. Cześć, przywitam się moim tańcem. Ile masz FPS-ów, bo zaraz dostanę kociokwiku. Ja mam 7,5 FPS-a. A gdzie FPS-y mam sprawdzić? 30 pingu mam, ale tutaj nie mam wskaźnika FPS-ów żadnego. Bonkol, a kliknij w oddanie moczu. A jest coś takiego? Chodź tutaj. Czekajcie. Nie no, nie mówcie, że on se serio pitoka ścisnął. Jo to dupca, a jak będę mógł sikać idąc? Nie, nie można sikać idąc, to żeście zrobili realistycznie. A mogę oddawać mocz będąc w klęczkach? Nie. To mi się podoba. Ale toście chyba nakręcili mnie na tym. Dobra, idziemy dalej, robimy zadanie, bo to już się... musimy iść, moi drodzy, gdzie? Tutaj musimy gdzieś iść, ale... Udaj się do magazynu, porozmawiaj. To idę do magazynu. No nie wiem, mi się wydaje, że ja mam... Ale to jest na najwyższych ustawieniach, ta gra... O Jezu, zmęczyłem się. To faktycznie stamina jest potrzebna w tej grze. Cześć, Kozalk. Czego potrzebujesz? Kim jesteś? Mówią mi Kozalk. Jak dla ciebie, pan Kozalk. Mogę się spytać o coś jeszcze? Czym się tu zajmujesz? Weryfikuję jakość przedmiotów, które trafiają na... Dobra. Przysyła mnie kapitan. Mam coś dla ciebie. Po samej gębie widać, że nie wytrzymasz na powierzchni nawet doby. Dobra, dostałem coś. Siekiera. I teraz tak. Użyj. Szałas. Mogę przeciągnąć jakoś to? Szałas. Wyrzuć? Nie. Pancerz. Trawkę dostałem. Szałas to na później będzie. Dobra, mam siekierę. Jak ją nabyć? Jak ją... Kurde, do ręki. Bronię. Dobra, jak teraz siekierę się wyciąga, powiedzcie mi lepiej. X, C, V, 1, 2, nie mam wrzuconej. Ktoś mi tutaj, kurde, powie? Dobra, uciekam do pana kapitana. Kantyna. To chyba tutaj było. No to nie. Tutaj można się napić pewnie alkoholu. Czekajcie, bo się zmęczył biedak. Mi się wydaje, że oni tutaj za dużo gadają, w sensie za dużo NPC-ów naraz coś gada. Dobra. Idziemy do naszego, kurde, jak go nazwać? A,
pan Bulwa. Cześć. Jak się sprawia małe? Byłem w centrum medycznym, u wszystkich byłem. Dobra, udało mi się znaleźć dla ciebie, proszę o to ono. Spotkałem się z Kozlakiem. Jestem gotów do drogi. Tak jest, Jezus Maria. Level 2. Czekajcie. Mam prezent dla ciebie w podzięce za spełnione przysługi. Normalnie takie wyróżnienie otrzymują rekruci wyżsi rangą, mogący pochwalić się już jakimiś osiągnięciami, ale w tym wypadku wyjątkowo możemy nagiąć reguły. Po drodze do Martina zajrzyj na strzelnicę, znajdziesz... Oea! Dobra, idziemy na strzelnicę. Mamy teraz level jakiś do oddania, punkty stamina, gdzie jest kondycja, tak? Aha, czyli... Kondycja... Odporność... Dobra, idziemy w kondycję. Dobra, idziemy w kondycję. Porozmawiaj. A, jeszcze jeden quest jakiś tu jest, tutaj się pojawił. Gdzieś tutaj? Nie, gdzieś indziej. O kurde, ale questów się pojawiło. Muszę iść na strzelnicę, czekajcie. To jest gościu. A to jest Martin. Znaczy, można w sumie z Martinem pogadać. Kim jesteś? Zaczyna nauki Boba budowniczego. Masz dla mnie zadanie? Powinieneś spotkać się z moim przyjacielem Bobem. Bob jest świetnym budowlancem, doświadczony majster. Po prostu złota rączka. Wprowadzi cię w tajniki budowania, obozowisk i osad. Bez tej wiedzy nie uda ci się przetrwać w dziczy. Bob zbiera akurat ekipę. Tutorial, mapa lokacji. Podczas eksploracji bardzo pomocna jest mapa. Przycisk M, czyli teraz się nauczyłem tego mapy, tak? Dobra, nie ma tutaj mapy, bo to nie jest powierzchnia. Bob budowniczy zawsze da radę. Interakcja. O kurde, logowanie, Bąkol Bengalowski. Autoryzacja oddana, tożsamość potwierdzona. Jesteś uprawniony do puszczenia schronu. Nie. Ja chcę na strzelnicę, gdzie jest? Czekajcie, co to jest? Ukończ wszystkie elementy. Ale cholera, gdzie jest strzelnica, bo ja tutaj zgłupiałem. Tu jest strzelnica? Nie, to jest wyjście na zewnątrz. No nie mam mapy tutaj. Muszę zobaczyć po ścianach. To jest warehouse. Headquarter, hospital. To jest zamknięte. Nie, no to muszę tam iść. Obok kantyny? Mówicie? No to idziemy. Ale obok to znaczy... O kurde. Chodź. To jest. Kim jesteś, kolego? Czemu jesteś ubrany jak Iron Man? Ktoś mi chce pomóc, tutaj widzę. A, tu jest strzelnica. Witam, witam. Kapitan Harris wspomniał, że mam tu coś odebrać. Nie coś, tylko blaster plazmowy. Szanuj go, a pozwoli ci trzymać bestię na dystans. Żadne żelastwa na kiju nie dadzą ci tego, co precyzyjna wiązka plazmowa wymierzona prosto między oczy. Wielofunkcyjna i śmiertelnie niebezpieczna, tylko pamiętaj, żeby oszczędzać amunicję. Dobra, dzięki. O, to jest Robocop. Dobra, CTSG jest tutaj, no to dzięki. Pistolet plazmowy. Użyj. Pojemnik na plazmę jako amunicja, rozumiem. Dobra, ale jak wyciągnąć tą broń? Powiedzcie mi jedno. Czy jest jakaś informacja, dźwięk, rozgrywka? Czy jest są informacje odnośnie klawiszologii? Bo tutaj nie ma czegoś takiego w ustawieniach. Powinniście dodać klawiszologię. R. Dobra, mam. No ale to nie jest... Dobra, mam. Czy ja mogę sprawdzić od razu, jak to strzela? I to jest już? Nie ma on celownika? A, dobra. No nieźle. Zostawmy, nie będziemy marnować za bardzo amunicji. Bo czuję, że jest ważna. Miał być survival, a tu Mass Effect. No to zaraz zrobimy, czekajcie. Z
Spotkaj się z Bobem przy furgonetce. Dobra, moi drodzy, czuję, że to jest quest dla nas. Gdzie my wychodzimy tutaj? Tam. Jezus. Milik by w poprzeczkę trafił. Dobra. Otwórz bramę. Moi drodzy, wychodzimy. Pierwsze wyjście. Warto rozmawiać z napotkanymi postaciami. Możesz dowiedzieć się od nich, co się dzieje w okolicy. No jak jest gra po polsku, to ja będę czytał, kurde, co jest grane. Bo tak mi się nie chce po angielsku, tam mnie nie interesuje. A jak po polsku, to czuję, że to... że ta postać faktycznie żyje i że ona tylko dla mnie to mówi. I innemu graczowi tego samego nie mówi. Czuję, że to jest wtedy tylko kierowane do mnie. Dobra, moi drodzy, czuję, że tu będę miał 2 FPS-y. No, na razie jest tragedia. Dobra, już widzę, że jest okej. Okay. Dobra, widzę... O kurwa. Dobra, jesteśmy. No spoko. Nie no, wygląda ładnie. Na razie jest okej. Okay. I teraz tak. Czemu jest niewidzialna ściana? Chcę się dowiedzieć. W tym miejscu, panowie, jest niewidzialna ściana. Proszę mi ją usunąć. Tylko w tą stronę, jak się idzie. Aha! Tu, bo coś tu jest takiego, że ja powoduję... Widzicie moją nogę? Jest wyżej. Widzicie? Tu jest... Tu coś jest niewidzialnego. Jakiś, kurde, interakcja jest. Konflikt tekstur. Dobra. Co my tutaj mamy? Co się stało? Chyba skręciłem sobie kostkę. Nie mogę chodzić. A muszę dostarczyć tę paczkę jak najszybciej w okolice Oak Creek Canyon. Nie jestem najlepszym lekarzem, a jeśli chcesz, mogę znaleźć paczkę dla ciebie. Nie ma żadnego problemu. Zrobię co w mojej mocy. Super kurier, zanieś paczkę. Dobra. Teraz tak, kto to jest? Miodek? Mark? Jakiś tam jest. Dobra, gdzie jest ta furgonetka? Bo ja miałem gadać, zanieś paczkę, ale nauki, bo jak się questy przerzuca? Kurde, gdzie są te questy? Czekajcie, te. Nie, to nie są te. A ja umiejętności mogę rozdać w ogóle, to zaraz. G? Też nie, gestykulacje, głosy są. Ej, czemu nie ma po polsku? Kurde, czuję, że to Kamil chyba po przepiciu. Aha, takie coś, dzięki za info. Nauki Boba, spotkaj się z Bobem. No ja chcę Boba robić pierw tutaj. No dobra, dzięki, że mi powiedzieliście o czymś takim. Dobra, więc tak, gra jest ustawiona na tam chyba najwyższe ustawienia. Pewnie optymalizacji jeszcze nie ma żadnej. Synchronizacja. Bardzo wysokie, jakość grafiki. No dobra, no więc ilość FPS-ów nie jest zbyt duża. Ale moi drodzy, jakiś gościu tutaj sobie stoi. No i właśnie takie ścinki. Nie wiem, czy to nie jest z mojego kompa, czy to wynika z silnika. To, takie coś. Co się stało? Spróbuję pomóc. No dobra, nie, na razie ze szczurami nie. Ja idę do Boba. Biegnijmy. Bobarosa. Mapa jaka duża. Dobra, idziemy tutaj, Bob. Tu nawet naznaczyłem sobie teraz. Nie no, gra jest spoko, to już, ja ci powiem tak, jakby ona już tych większości takich błędów nie miała, wiadomo, do tego jeszcze długa droga. I jakby tutaj więcej ludzi grało, ja bym w to cisnął, ja bym w to na live'ach cisnął, non stop. Bo ja już czuję po prostu klimacik tutaj survivalowy. Dobra, Bob, co robimy? Kim jesteś?
Niech zgadnę, kolejne rączki garną się do pracy i nauki. Co to jest za zwierzę w ogóle? A to skorpion! Dobra, a ja mogę zlutować tego skorpiona? Podnieś. No i dobra. Mark? Witaj, Mark. Czekaj, ja cię przywitać muszę. Cześć! Gościu, co lutujesz? Tutaj jest coś? Ty, tutaj są jakieś rzeczy, strzępy materiału. Może się przydać, portfel? Nie wiem, biorę wszystko na razie. Aha, rozumiem, że już nie mam miejsca, tak? Nie no, samochody wyglądają ładnie. Podoba mi się. Dobra. Chodzimy tutaj. Bob, jedziemy. Jestem Bob, da przyjaciół budowniczy Bob. Martin przekazał mi wiadomość, że zgłosi się do mnie młody najemnik. Zgadza się. Znam się, znam. Postanowiłem życiu więcej budynków. Dobra, brzmi świetnie. Jasne, jestem gotów, rozpocznij tutorial. Dobra. Moi drodzy, tutorial. Broń palna daje ci przewagę w walce na dystans. Jednak amunicja do niej jest trudno dostępna, widzicie? Będę musiał oszczędzać plazmę. Dawidek Lucy zbiera. Ty, a jest ta muzyka Creative Commons CTSG? Czy na YouTubie mi ją, kurde, sklejmują? Dobra, moi drodzy. Od czego mam zacząć? Zacznijmy od podstaw. Tu masz zestaw obozowy. Dzięki niemu będziesz mógł zbudować szałas i rozpalić ognisko. Zrób to teraz. Zobaczymy, jak sobie radzisz. Ej, fajny ten Bob. Tutorial. Kliknij na przedmiot szałasu dwukrotnie. Dobra. Ja wam link... CTSG i FabMage mogą wam link do tej gry wysłać. Na Steama albo tam nie wiem gdzie. To tam wysyłajcie linki, jak ludzie są zainteresowani. Dobra, teraz tak. Musimy kliknąć na szałas. Przepraszam, ale ja jestem ślepy. Mam. A! Mogę obracać? Naciskam jakieś, ale chyba nie można obracać. Ty, ale wygląda to świetnie. I zbudować ognisko jeszcze. Interakcja w ognisku? A D tu mogę zrobić. Dobra. Na razie nie potrzebujemy. Czy Bonkol się sprzedał? No nie no, ja lubię reklamować, kurde, jak coś jest, jak coś, tym bardziej jak jest polska gra. Lubię takie właśnie nieznane gry. Jak idzie tworzenie... Jak idzie tworzenie, tworzenie obozu? Tutaj macie błąd. Jest tutaj powtórzenie. Jak idzie tworzenie, tworzenie obozu? Chyba, że on tak ma mówić, ten Bob. Zbudowałem obóz, co dalej? Pora na zdobycie podstawowego surowca budowlanego. Widzisz te drzewa w oddali? Weź moją siekierę i zetnij jedno z nich. Dobra. Klawiszami można FabMage obnać. Dobra, dzięki. Na klawisz E. Dobra, jest siekiera gdzieś. Ale on, ta siekiera gdzieś leży? Czekajcie, tutorial. Tutorial, cięcie drzewa. Pozyskiwanie kłód. Zetnij drzewo, ale czekajcie, bo on mówił coś o siekierze, nie? Czy ja mam swoją wziąć? Siekiera obok jego obozu. No dobra, no to ja mam swoją jakby co. Dobra. Dobra, a gdzie jest, kurde? Ała, palę się! Ej, czy ja umrę? Czy to działa? Ja muszę jakieś drzewo ściąć. Ja muszę tam się przedostać. Dobra. Tam jest super miejscówka. Minus 25 za ognisko, no. Nie wiem, o co chodzi. Czy ten rendering?
Grafika zaawansowane, odległość rysowania cieni, odległość obiektów, odległość rysowania trawy, gęstość trawy, moi drodzy, zaraz mi komputer wybuchnie. Dobra. Kurde, jakie ładne to jest. Nabierz wody, pij. No, to jest... A mogę nabrać wody? Ale do czego miałbym to nabrać? Nie mam pustej butelki, właśnie. Interakcja? Zetnij. No dobra. Widzę, że mocno pracuje chłopak. Kurczak level 1. Busem mogłem jechać, tak. No, szybko poszło, że tak powiem. Interakcja. Dobra. Działamy z tym. Trochę mi to w tym momencie przypomina takie długie ścinanie i te prace przy drzewie. Life is feudal. Ja nie wiem, czy to się tak powinno czytać. Feudal? Feudal? Dobra. Wziąłem wszystko. Aha, jeszcze jedno muszę zciągnąć. Czekajcie, czy ja mogę kurczaka porobić? Halo! Kurczak! Oho! Kolejny poziom, walka. Otrzymałeś 0 doświadczenia. No, walka z kurczaczkiem. Stój! Kurczaczku! Podnieś jajo. Biorę mięso, zrobimy w ognisku. Zetnij, zbierz owoce, proszę bardzo. Zbieramy owoce. Kurde, to jest dobre dopiero. Zetnij, zbierz gałęzie. O, gałązki. Ale ja muszę to ściąć. Ale to nie indyk. Czy to jest MMORPG, moi drodzy. To jest gra online. Polska gra robiona przez ludzi z pasją, którzy są przede wszystkim abstynentami, nie spożywają żadnych używek. W sumie nie wiadomo, czy takim osobom można ufać, nie? Ale można zaryzykować. No i to tak widać, że tutaj coś tam robili, no. Coś tam robili. Pozytywnie się zaskoczyłem, bo to ja tam widziałem początkowe. Potrzeba więcej energii. O jest. A jak kucnę, to się szybciej regeneruje, tak? Rozumiem? Tak. MMORPG Survival, tak. Dobra, wracamy do Boba. A czy to jest, moi drodzy, kwiat pustyni? Karmazynowa gwiazda. Myślałem, że taka betlejemska trochę. W ogóle, co ty robisz? Człowieku, ty... No, Jezus Maria. Dobra. Czy tutaj są jakieś zwierzątka? Ty! Co ci się w ręce stało? Ty, jakie on ma bary! Ramzej! Ramzej, gościu! Co ci się stało? Czy ty kozaczysz tutaj? Pogadam z Ramzejem. Aha, z Bobem muszę pierw pogadać, dobra. Człowiek szafa. Es, zmęczyłem się. Dobra, biegniemy. Dzień rąk. Samochód. Dobra, Bob. Słuchaj, Bob, zdobyłem drewno. Co dalej? Świetnie! Przerobić je na deski do... to dupca, tutorial. Kliknij na ikonkę rzemiosło znajdującą się i przerób na deski. No to go. Ale które to jest rzemiosło? P. Nie. G. Nie. T. Profesje.
I oto dupca już się zgubił. Ha. Dobra. Wytwarzać deska, moi drodzy. Wytwórz. Boże, co to tak lata ten składnik tutaj? Kurde, jak jakiś elektron. Dobra, mamy deski. Bob. Udało ci się z deskami? Zdobyłem wystarczającą ilość desek. Doskonale, czas, żebyś zbudował z nich ścianę. Należy to zrobić przy stole stolarskim. Dobra. Czy to jest, kurde, super stół stolarski? Tutaj bym powiedział, że to jest stół stolarski. Ściana. A, nie. To tutaj. Dobra. No, zrobiłem ściany. Stwórz drewniane ściany przy warsztacie, bo drewniane postawiłem na ziemi. No, jak wskażecie, no to tak zrobię. Drewniana ściana. Dobra. Czyli tutaj się obraca, powiedział mi Puff Mage. Dobra. Dobra, zróbmy coś takiego. A widzę, ktoś przyszedł tutaj. Cześć! Nie! Nie psuj mi tego! Nie ma tu komunikatora głosowego, rozumiem, w grze. Szkoda. Dobra. Ściana, odzyskaj, zniszcz. Nie chcę nic zrobić. Same samouczki, ale kurde, my sprawdzamy, jaka jest mechanika, ziomek, tej gry, a nie. Jakieś problemy ze ścianą? Skorzystaj z mojego stołu stolarskiego. Zbudowałem drewnianą ścianę. Doskonale, teraz już masz podstawowe techniki budowania, znasz techniki. Mając odpowiednią ilość surowców, będziesz mógł postawić własny dom. Jeszcze czegoś możesz mi nauczyć? Wiesz już, jak budować dom. Tu kończy się moja rola jako nauczyciela. Teraz idź porozmawiaj z Parkerem. To jest ten Parker, kurde, taki, ta człowiek szafa. Opowie ci o A nie! Boże, symulator górnictwa! Nie mówcie, że to naprawdę symulator górnictwa. Pierwszy na świecie dobry symulator górnictwa? Ja pamiętam, jak Dem chciał symulator górnictwa. A nie, on tutaj jest. Poszedłem w złą stronę. Dobra. Muszę odpocząć. Czekajcie. A miałem jedzenie zrobić przy ognisku. Aha, ale to zniknęło. Rozumiem. To było tymczasowe. Control panel, danger voltage. Gościu, mam nadzieję, że... O kurwa. No, powiem ci, łapy masz wywalone. Ładny górnik. Ty, ale... Górnik z lampą LEDową. Tego nie było jeszcze. Dobra. Czyżby trafił mi się kolejny amator dłubania w skałach? Przysyła mnie Bob. Oczywiście, że mogę, kurde. Wewnątrz skał... No, no, no. Królestwo skarbów. Minerały, pierwiastki chemiczne, metale. Dobra. Spróbuję. Weź kilof i sam spróbuj zabawić się w górnika. Czuję, że mamy pod stopami imponujące złoża. Dobra, naciśnij E. Weźmy ten kilof. Ej, halo. Czekajcie, gdzie jest kilof? Czy ja dostałem go? Prymitywny kilof. Dobra. Gdzie ja mam kopać? To jedziemy. O kurde. Ale patrzcie, ja to robię w ogóle. Moja postać w ogóle się nie wysila, nie? Szybko, nawet się nie muszę schylać. Ale ładnie to wygląda, jak się ta skała tak niszczy, taka mniejsza jest. Dostałem, moi drodzy, kamień 3 razy. Dobra, wydobądź kamień za pomocą kilofa. Parker. Patrz, 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 Parker, zrobię więcej niż potrzebujesz. On to jedną ręką robi. Dobra. Udało mi się wydobyć kamień. Widzę, że masz do tego smykałkę za ten... Ho, ho, ho. Na razie udało ci się wydobyć kamień. Wykorzystując kamienie, będziesz mógł stawiać solidne ściany albo tworzyć prymitywną broń. Jeśli zdecydujesz się na rozwijanie umiejętności górnictwa, posiądziesz wiedzę, jak wydobyć cenniejsze surowce.
Kolejny poziom. Skill podkreśli charakter. No dobra, panowie, macie co robić. Teraz zabierz kamień ze sobą i spotkaj się z kowalem. Zobaczysz, do czego są. No i dobrze, no. Gdzie jest pan kowal? Wróć do Boba. Wykonaj wszystkie polecenia Fergusa. Czekajcie, czy ja muszę iść do Boba? Moment. Spotkaj się z Bobem przy furgonetce. Ukończ wszystkie elementy samouczka. Wykonaj wszystkie polecenia Fergusa. A, dobra, to musimy iść do Fergusa. Dobra. Idziemy na dół. To jest post-apo Bytom. Nie no, z pierwszej osoby też fajnie się gra, ale jednak jeżeli jest możliwość, to z trzeciej osoby to zawsze korzystam z tego. Dobra. Czegoś mi tu brakuje w tym renderingu. Znaczy wiem, że to jest specjalnie tak zrobione, żeby nie obciążać. Mi się po prostu wydaje, że to tutaj jest za dużo tych samych kępek takich trawy wysuszonej, ale ja się lubię dopierdzielać do głupot. Witaj, w czym mogę pomóc? Miałem z tobą się spotkać, podobno wiesz, jak wytworzyć broń. Jestem kowalem, znam się na tym. Wytwarzam broń i narzędzia. Jeśli masz przy sobie kamień i drewno, możemy od razu brać się do roboty. Wydaje mi się, że wszystkie niezbędne elementy... O kurde, Koren! Jest i kolejny subek! Dzięki wielkie za subskrypcję mojego kanału! 3 lata z rzędu, moi drodzy! Możemy witać ziomeczka Korena. I co my tutaj mamy? 5 subek na 10. Dobra. Stwórz siekierę przy stole kowalskim. Spoko. Dobra. Siekierę, prymitywna siekiera. Wytworzyłem, rozumiem. Wróć do Fergusa. Wytwórz, dobra, udało mi się stworzyć siekierę. Brawo, potrafisz wytwarzać broń. Siekiera to twój niezbędnik przede do ścinania drzew i do walki. Dobrze. I teraz, moi drodzy, nie wiem, czy wykonaliśmy wszystkie nauki Boba. Wykonaj Ramzeja, to idziemy do Ramzeja jeszcze. Ramzej to chyba farmer, tak mi się wydaje. Ta, to był ten człowiek szafa. Sztuczna inteligencja. Dobra, w międzyczasie gra się sporo... Siema Bulwo w ogóle, mój chłopak kazał przekazać, że cię lubi. Pozdrawiam Bulwo, twojego chłopaka. Gdybyście się rozstali, to... To możesz mnie z nim zapoznać, no. Dobra. Kogo witam? Kogo goszczę? Rafandynka na przywitanie. Witam, słyszałem, że wiesz wszystko na temat zdobywania pożywienia. Mówią o mnie farmer Ramzej. Dobrze słyszałeś i dobrze trafiłeś. Możesz być świetny budowniczy, doświadczony wojakiem. Dobra, wagon kamieni szlachetnych, ale będziesz zaspokoić najprostszych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie i picie. Dobra. Matka Ziemia nie jest mściwa. Nasi przodkowie zdewastowali ją. Jednak ona pozbierała się i ponownie obdarowuje nas życiodajnymi skarbami. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich korzystać. Masz tu nasiona. Posieję je. Nie gadajcie, że można nasiona. I oto dupca! Nie wytrzymie! Jaka to jest rozbudowana gra?
dobra. Zasiej nasiona. Where nasiona są? Tabletki. Dobra. Zaoraj. No to moi drodzy, to jest czas prawdziwego gnojarza. Jedziemy. Grządka. Jazda. Zniszcz. A, i to tyle? A gdzie ja mam nasiona? Czy ja jestem ślepy? Nasiona. Pielęgnuj. Pielęgnujmy to, moi drodzy. Patrzcie, jaka praca pielęgnująca. Jejku, jakie to piękne. Jest nieźle. Zdobyłeś rodzinę podrosnąć, otrzymałeś 3 doświadczenia. Wróć do Ramzeja. Siema, Ramzej. Posiałeś ziarno, tak. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Teraz powinieneś dowiedzieć się, jak zdobywać wodę pitną. Czyli rozumiem, że pójdziemy do tej studni tam. Pustą butelkę dostałem. Dobra. Nabierz wody. Napełniłeś już wszystkie butelki. Jaka lodówka. Fuck cops! Ładnie to wygląda tutaj. Nawet gotować można. Człowiek szafa. Mam wodę, o którą prosiłeś. Zatrzymaj sobie butelki. Przydadzą ci się najczęściej spotkane źródła wody. Pompy wodne, górskie źródła. Mam do ciebie prośbę. Od jakiegoś czasu mam problem z kojotami. Zagryzają kury. Polowanie, skradanie się. Przycisk Z. Dobra. Zabij kojoty. Moi drodzy, musimy upolować kojoty. Kurde. Dobra, gdzie one są? A, mam. Cii. Gdzie jest siekiera? To chyba ta jest lepsza. Wymagany poziom obrażenia 4-10. Dobra. Cichutko. Go, skradankowa misja. Patrzcie, jak w PUBG-u, w polu. Finał Player Unknown Battleground. 1-1. Ja kontra kojot. Zowy kojot. Ale dupkę mam jednak, nie? Dobrze go porobiłem. Ale powiem wam, że tyłeczek to ma ta postać. No, taki kurde wam powiem. Była siłka. Ale najlepszy jest ten kręgosłup ciągle wyprostowany. Dobra. Dobra, jadę na grubo. No jeszcze system walki tak ubolewa trochę, ale spoko. Myślę, że będzie tylko lepiej. Tutorial. Przycisk F. Aha, blokować mogę. Ty, co ty z tymi rękoma zrobiłeś? Boże, on sobie krzywdę może zrobić. I do tego kojota nie będzie potrzeba. Coś jest nie tak z tą animacją. Mi się wydaje, że on ma złamany nadgarstek. Dobra. Ale zobaczmy, jak działa blokowanie. Patrzcie. Zobaczmy to. No. Dawaj. Ha! Ha! Dobrze. Dzięki za 85 biców od Kamlera. Siemka, mały cheer na początek. Dziękuję ci serdecznie, pozdrawiam. Dobra, jeszcze jednego kojota porobię. Come on, ziomek. Ty, wciągnęła mnie ta gra, powiem wam. Dobra. Idziemy. Mamy mięso zdobyte. Nie trzeba więcej.
Dobra, moi drodzy, dostałem informację. Przepraszam, bo SMS-a ważnego przeczytałem. Przyniosłem mięso. Bardzo dobrze. Dobra, będziemy teraz gotować. Moi drodzy, będziemy gotować. Usmaż mięso. Rozumiem, że na kuchence. Gotowanie, pieczone mięso. Zrobiliśmy. Idziemy do Ramzeja. Aha, tu jest jeszcze, widzę, taka wielka ta beczka. Upiekłem mięso. Świetnie, no to znamy podstawy. No i teraz chyba wychodzi na to, że idziemy do Boba. Wszystko zrobiliśmy, nie, wróć do Martina, dobrze mówię? A gdzie jest Martin? Zdobądź mięso, wyjmę wodę. No to tu jest chyba coś... Tu jest coś źle. Jak ja mam stąd wyjść? Z Bobem muszę pogadać i pewnie przerwać to. Słyszałem, wspominałeś, nauczyli mnie wielu nowych rzeczy. Dobra. Okej, tak, wracajmy. O kurde, panowie. To był dobry survival, nauczyliśmy się czego? Że kojoty są złe, ale można je zjeść. Że można siać nasiona, ale trzeba o nie dbać. Że górnik, najlepszy symulator górnictwa aktualnie. I że górnik ciężko pracuje. No, nie tak ciężko jak streamer, prawda? Ale jednak też tam coś ciężko. Można budować. Bob. Siema, Bob. No i dobra, i wracamy do Martina. Tu jest quest, ale mi się nie chce. Czy ja mogę samochód wziąć? Szkoda, że nie. Co to jest? O kurde, skorpion! Czy on pluje jadem? Mam nadzieję, że nie. Czekajcie, gdzie ten Martin był? Martin był w środku gdzieś, nie? Punkt odrodzenia. Dobra. Niech się zregeneruje. Dobra. Brama schronu. Możesz siekierę, inny sprzęt w ekwipunku przenieść action bar, wybierając klawiszami 1-2, ale nie, bo ja muszę tak na tym zrobić. To plus tab. No nie mogę przenieść siekiery. A, mogę! Kill off na dwójkę. Plazmówka na jedynkę. Prymitywna siekiera na trójkę. Ty, dobre, apteczka na czwórkę. Bandaże też. Dobra. Nie no, rozbudowana gra, ja wam powiem. No i tu jest jakaś ściana niewidzialna. Weźcie mi to, usuńcie, bo zaraz dostanę gorączki. Dobra. Matthew, bla bla bla. Ja chcę wejść z powrotem. Mogę? Chciałbym wrócić do schronu. Zrób kilofo siekierę. Da się? Może da się połączyć takie rzeczy. Pakiety do odebrania. A co to są pakiety do odebrania? To są pakiety do odebrania pewnie. Dobra, Martin, zrobiłem to wszystko. Spotkałem się z Bobem. Podstawy przetrwania w dziczy. Doskonale podróże bardziej rejony powinny stanowić dla ciebie problemu. Poradzę sobie. Dobrze, pozytywne nastawienie to podstawa. Mam dla ciebie pracę. Kieruj się wzdłuż asfaltowej drogi, przy której rozmawiałeś z Bobem. Powinieneś znaleźć opuszczoną stację benzynową. Znajduje się tam radiostacja, dzięki której nasi ludzie mogą na bieżąco informować o sytuacji w najbliższej okolicy. Niestety, nawalił przekaźnik radiowy i trzeba go wymienić. To istotna sprawa, więc nie zgub go. Wróć tu jak najszybciej w jednym kawałku. Miałem wysłać tam swoich zaufanych ludzi, ale od wczoraj urwał się z nimi kontakt. Mamy tu deficyt rekrutów. No, niestety. Dobra, pożegnam Norę, bla bla bla. Dobra, moi drodzy, tutaj kończymy pierwszą nagrywkę na archiwum. No.